Rozmowa dnia w radiu piekary. Marcin zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Sośnierz, poseł koła poselskiego Polskiej Sprawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze jak y, pana gośnię muszę się zastanowić dwa razy, czy to mam do czynienia z przedstawicielem władzy czy opozycji? No nie to, a nie to. W, w niektórych sprawach y, ma pan do czynienia z przedstawicielem... A koła, które stara się zachować racjonalnie. Jeśli coś nam wydaje się, bo to tylko się może wydawać, dobre, to to popieramy. Jeśli coś jest złe, to raczej Aktualnie się... Aktualnie bliżej po, po stronie władzy. Bliżej po stronie władzy, tak jest. Po stronie no, obywateli naturalnie zawsze. No, to już jest tak, to, inna tak, sprawa. Tak się to sprzedaje, ale... Tak wszyscy mówią, ale... tak jest. Panie Boże, czasy są trudne. Nie można destabilizować państwa. Tak pan tłumaczył ostatnio, dlaczego zdecydował się na współpracę z PiS po rozwodzie głośnym. Tak jest. Tak to jest. Oczywiście. Nic, nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. No, Czy rząd jest nie... zjednoczonej prawicy jest stabilnie? Yy, nie jest stabilnie, jak każde środowisko yy, jest tam pewnie rozsadzane różnymi konfliktami, one czasami wychodzą, ten się tam z kimś, ale, ale generalnie ta, yy, ta yy, rząd się utrzymuje i, i do tych wyborów dotrwa. Pewnie już nic kontrowersyjnego nas nie czeka, bo do wyborów to już żadnych takich jakichś trudnych problemów nie będzie, nie, trudne problemy nie będą rozwiązywane. A to świetnie bo, w takim razie. To, no to... tak, no bo teraz już tylko przyjemnie, bo tylko jedni poleją na drugich, w związku z tym... Panie, przecież... ale to, co robią ministrowie Sasin, Ziobro, premier Morawiecki, to, to jak to nazwać, bo odnosząc się do e, pańskiej dywizji, ja tak stabilizacją kraju i sytuacji e, politycznej w nim bym chyba nie nazwał. No wie pan co, co by nie powiedzieć, no oczywiście jest trudne, bo sytuacja trudna jest z bardzo wielu przyczyn. Nie tylko z powodu Putina, ale, ale COVID nam zdezorganizował y, państwo. In, inflacja w ogóle, która jest zjawiskiem y, światowym, no, miało być trudno z węglem. Węgiel się znalazł znów, zmartwienie. Jednak sobie dali radę. A jak było fajnie, gdyby sobie nie dali radę? Nie? Więc to nie jest tak, że całe same. Węgiel się znalazł i dali no. sobie radę, to jest rozwiązanie, panie po zdaniem, problemu. No i jak jest problem, to trzeba go rozwiązać. W związku z, z tym jest to rozwiązanie problemu. I ten problem został rozwiązany ku pewnie zmartwieniu. Yy, 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 przeciwników. I rozwodował sytuację górnictwa i miliony ton a zagranicznego to jest... węgla, które przypływało do Polski. Eee, to to jest w pańskim zdaniem rozwiązanie Ja, to jest, jest inna sprawa. No, tutaj niestety, i tak bardzo będąc spodziewanym wobec Unii Europejskiej, która każe nam likwidować górnictwo i tracić samodzielność energetyczną, no to mamy za swoje. My, proszę popatrzeć na Niemcy. Niemcy tam niby ekologię dbają, ale otwierają kolejne kopalnie odkrywkowe, bardziej jeszcze tam jeszcze szkodliwe i dbają o swoje interesy, a my tak słuchamy, bo nam unikają. My, znaczy kto, ja i pan? czy Rząd, Ma, czy polski ale, rząd? Rządy, no bo to przecież całe pasmo, yy, górnictwo niszczy. I, ale pan popiera od... nadal. Pan popiera i wspiera. Ale to, to, to co, in, co innego jest to jest, to jest, to jest problem. Oczywiście ja w sprawie górnictwa y, uważam, że powinniśmy absolutnie jednak inwestować też w górnictwo i w to, to czyste, o, o tym czystym spalaniu tyle się mówi. Przecież co by nie powiedzieć, gaz, jak się spala, to też jest dwutlenek węgla. Co to za jakieś w ogóle Panie fanaberie? Prostu, nie? To panu, panu no. bliżej do premiera, do ministra Sasina niż mnie kiedykolwiek y, było i będzie. Także... Drogie no, odważne. że Andrzej Sośnierz ma takie wpływy, że jak powie, no to wszyscy go posłuchają. Jak posypają, Andrzej Sośnierz czasami no, nie zagłosuje no i jego y, koledzy z koła też nie zagłosują, to mogą być kłopoty. Andrzej to Sośnierz, poseł Koła Polskiego. Polskie Sprawy jest z nami. Dogrywka w sieci za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Sośniesz, poseł koła poselskiego. Polskie sprawy, kiedyś pis, kiedyś platforma. Duża. O, długa. Odwrotnie, platforma. No ale jak. w PIS nie. PIS nigdy nie, w nigdy nie byłem w klubie. Byłem w klubie PiS. O, tak? I z listy, z listy, wybierany do parlamentu, też długa, długa i ciekawa kariera. Dzisiaj, jeszcze raz przypomnijmy, mówi pan, wspieram, głosuję też, znaczy swoimi głosami oczywiście, wspieram rząd zjednoczonej prawicy, żeby nie destabilizować kraju. A ja pytam, czy to, co się dzieje w tym rządzie, to nie jest jedna wielka destabilizacja, albo przynajmniej mała. Nie wiem, poza tym wszystkim, jeszcze gdy spojrzeć na to, co proponuje opozycja, to też jest problem. Wszyscy, tak naprawdę, jaki jest program opozycji, co chcą zrobić z Polską w przyszłości? Nie wiadomo. Może no, tak. za słabo słuchano. Hołownie przedstawia program. Ostatni poseł Gramatyka przypominał. O filarach tegoż właśnie. Platforma przedstawia program. No na... nie, no. Platforma nie Lewica przedstawia... ostatnio przedstawiała program. No ma pan tylko czas. Co... Ja jakoś nie mogę usłyszeć tam nic konkretnego, poza głównie tym, że musi być inaczej i my chcemy teraz porządzić. Generalnie, niestety, muszę z przykrością stwierdzić, i to dotyczy całej sceny politycznej, że teraz głównie wybierzcie mnie. Bo chce, tak? Yy, no nie, no nie, tak, generalnie... to nikt, tak to nikt nie mówi. mówi... No nie, no opozycja... trzeba zmienić tą trzeba trzeba to... no, władzę. No tak. Dlaczego? No bo my a jesteśmy kiedyś, lepsi. Dlaczego? Kiedyś, Dlaczego? Ale kiedyś było inaczej? No, 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 każdy Było inaczej. Jednak ja pamiętam czasy, kiedy mówiło się konkretnie o, choćby o reformie ochrony zdrowia, o, o, A to e... zaraz o tym też o... porozmawiamy. Ale a propos tej stabilności. Ustawa, weźmy ustawę o Sądzie e, Najwyższym. Premier tak, minister Ziobro nie. Jest źle, ale stabilnie. No nie, no to jeśli chodzi o to, to, to znów tutaj Unia Europejska każe na łamać konstytucję w ramach praworządności. To przecież jest straszne, co się, co się wyprawia, jak bardzo czołgani jesteśmy przez Unię Europejską. Tam Unię, nie Unię, Brukselę konkretnie, a, a tak naprawdę to Berlin, który chce w Polsce y, z, zmienić władzę i dlatego m.in. Y, wspieram ten rząd, jakkolwiek on popełnia też mnóstwo błędów. Wspiera Ale, ten rząd? Y, y, i, 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 ja, ja, Aha, z, wspiera. ja wspieram rząd, no, dobrze, a Berlin oczywiście, <coughs> nasz, bo to wszystko widzę w dużo, dużo szerszym kontekście. W tej chwili trwa wielka rywalizacja o Europę i o Polskę między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi. I to jest, i, i to się też toczy, i, i, problem związany jest z Ukrainą. Jeśli Ukraina zwycięży, i to, to tutaj, i, i czego Niemcy bardzo nie chcą. I, Niemcy jeśli, nie chcą, żeby, Ukra... nie chcą, żeby że Rosja nie chcą. zajęła Ukrainę? Oczywiście, Niemcy Ech... chcą, żeby Rosja zajęła Ukrainę, doszła no, tak. do naszych granic? Czy pan tego nie widzi, że ona, że, że Niemcy cały czas tak prowadzą sprawę, tak pomyślnie? Pomagają, A prawda, o to chodzi? I tak, dlatego, że Niemcy na zwycięstwie Ukrainy, czyli osłabieniu Rosji, bardzo stracą. Wali im się cała geopolityka, dlatego, że wtedy nastąpi zupełnie zmiana znaczenia. Niemcy wspierają, wspierają ten sojusz Niemiecko-rosyjski, który miał się dzielić no proszę, Europą, ale tam, te czołgi, które Niemcy wysyłają, to. to... No ale z jakim trudnością, kiedy to, to wszystko jest za późno. Oczywiście to jest takie pomaganie. Pomagaliśmy, no ale przegrali. No więc niestety. Więc to chodzi o to, żeby. Jak, w tej chwili te czołgi powinny były trafić pół roku temu. Oni wszyscy powinni być gotowi. W tej chwili niestety daliśmy czas, dano czas Rosjanom na to, żeby się okopali, żeby się wzmocnili, żeby zrobili pobór. I teraz wszyscy się zaczynają bać tej, tej, tej inwazji, która może w lutym nastąpić, tak? Ale ale to właśnie ten czas zmarnowany. Daliśmy na to, daliśmy, nie mówię, jakby to ja dawał, ale generalnie Europa dała czas. I teraz będzie oczywiście pomagać, współczuć będzie, ale, ale, ale to współczuć jest taka... czemu? No, współczuć Ukraińcom, będzie udawać, że to, że to przecież pomagamy. Tak, no, ale, ale nie pomagamy, zakuń, no to no, no, coś się Nie zostało, tylko Niemcy, Amerykanie wysyłają czołgi, e, Francuzi wysyłają no, i tak, resztę do, sprzętu. No, no, no bo tak to właśnie wygląda. Tak, t, taki jest dualizm, że. A co by Pan propon proponował? W takim razie? Absolutnie pół roku temu bym te czołgi dał. Już bym dał, dał y, pół roku temu te samoloty. Tak, żeby i Rosja na pewno by wtedy nie. nie proszę przy przypomnieć sobie, jak, jak jednak, y, jak się udało Ukraińcom odbić sporą część terenu i należało i za ciosem wtedy. Ale nie, no trzeba było zatrzymać, y, nie dostarczać broń. Y, y, Broni dalekiego zasięgu, no i, i to wszystko prowadzi. Dlaczego? Ja rozumiem Niemców: dlatego, że wygrana Ukrainy powoduje, że tutaj się, wzmocnią się amerykańskie wpływy w Europie Środkowej, no i wtedy cała ich geopolityczna tutaj strategia, która miała polegać na tym, że między Rosją a Niemcami Europa Środkowa, Polska w sferze niemieckich wpływów, Ukraina w sferze rosyjskich wpływów, się wali. Wtedy powstaje blok Środkowoeuropejski to jest zupełnie. Dlatego właśnie Niemcy państwa, nie dadzą na żadnej. dzisiaj lepiej niż u pana Wołoszańskiego kiedyś w sensacjach XX wieku. No nie sensacje, to jest normalne. To jest. Przecież tak się... A po co to wszystko jest? Przecież to nie jest zabawa. No i wracając do, w takim razie wracając do yy, sytuacji z yy, ustawą, którą pytam, panią poprze po poprawkach Senatu? Nie. To nie. jest ustawa, która jest niezgodna z konstytucją. Zresztą to już tylko poprawki są, na to będziemy. I, I absolutnie, ja to, to w głowę zachodzę, jak ktoś tak, tak nie jest konstytucyjny. wielka reforma, patrząc na to szerzej, wielka reforma sądownictwa właściwie okazała się, jak to nazwać, porażką? E, naprawienie jest jeszcze gorsze. A pieniędzy z, y, unijnych i tak nie dostaniemy? Nie dostaniemy, bo dlatego, że przecież nie po to Niemcy tak długo zwlekają z tymi i tak nas czołgają w sprawie tych sądów, bo to jest tylko pretekst. Jeśli nie będzie, jeśli nie będzie sąd, no to będą wiatraki. Ale a proszę, nie Polska wiadraki, nie jest to jedynym krajem, który, że tak powiem, z rządem, któremu, któremu nie jest po drodze z, z Brukselą. Albo Brukseli nie jest z nim po drodze. Dla, ale tylko my, my mamy takie problemy. Ale geoty, geopolityczne geopolitycznego znaczenia Niemiec, Polska ma kluczowe znaczenie. Te inne kraje nie mają takiego znaczenia, jak to. Ale ta, ta historia zaczęła próby. się jeszcze zanim doszło do. Długo zanim doszło do inwazji oczywiście, rosyjskiej Ukrainy. Oczywiście, dlatego że Niemcy od dawna próbują y, zmienić rząd w Polsce. To jest oczywiste. Ale czemu I nie, i nie próbują mają... zmienić, nie we Włoszech. Na no bo one nie mają takiego znaczenia geopolitycznego jak Polska. No Polska jest między Rosją a Niemcami i tutaj ma być granica od, o, o Węgry, o Słowenię, no nie będą tak walczyli. Natomiast Pan powtarza tutaj, takie tak, rzeczy, no. o, tak już krok od tego do um, tej, tej, tej takiej narracji, że to niemiecki rząd Donalda Tuska jak się zainstaluje, to już będzie nie, dobrze. Nie, nie niemiecki, to będzie oczywiście polski rząd, ale każdy z rządów, tak, i ten rząd, który to, to, tak by można było powiedzieć, rząd amerykański, no nie, bo, bo ten rząd współpracuje z Amerykanami. Nie, to jest polski rząd, ale przecież każdy rząd, każda państwo ma z kimś, zawiera sojusze i to nie znaczy, że że, że, że jest czyjś, tylko że jest swój, ale ma inną optykę, in, inne sojusze zawiera, inne polityki. A propos sojuszy, prowadzi. Panie Boże, kto wygra wybory jesienią? No, jeśli, je, jeśli chodzi o, o, y, o. Tak, ale jeśli chodzi o miejsce, y, kto będzie pierwszy, no prawie sprawiedliwość będzie miała na więcej głosów. Natomiast nie będzie miało możliwości stworzenia samodzielnego rządu. W związku z tym y, albo będzie rząd koalicyjny, no, albo będzie rząd mniejszościowy. Rząd koalicyjny to y, z kim? No to, to zobaczymy. No właśnie na, te, na tym polega problem. No nie z Platformą, bo wiadomo, że to... Z, te, 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 te z Konfederacją, uśmiechając się do Konfederacji. Natomiast co będzie? Wydawały się niektóre... Pamięta Pan, kiedy z całą obroną? Nie, nigdy i tak dalej. A potem co już z obroną powstał, więc to nie jest tak, że, że teraz by za dużo przewidywać. No najprawdopodobniej PiS z Platformą Rządu Wspólnego nie stworzy. Czy I to nie jestem z wielkim prorokiem chyba. Czy pan postanowił, co będzie robił jesienią w związku z tym? Ja nie, nie postanowiłem. Mam nadzieję, że powstanie właśnie ktoś... Bo na tym rynku to te, jak kiedyś te, te kawały, że przyjdzie leśniczy jednych i drugi z tego lasu wygoni. Te, te dwa ugrupowania ym, no, potrzebny, jest, po, potrzebny jest koalicjant. Czy dla jednych, czy dla drugich. Taki no rozsądniejszy pan całą, koalicjant. Całą listę. No. PSL, Lewica, Hołownia. No, to, to jest scena już tak. Y, wszyscy już to znamy. Wiemy jak to funkcjonuje. Ym, mam nadzieję, bo takie rozmowy się toczą, że powstanie jednak jeszcze i jeszcze jedno środowisko po. Pół polityczne. roku przed kampanią wyborczą? No to jeszcze nie. Pół roku, to jest, po to jest tam 10 miesięcy. Przed no to kampanią, to, znaczy kampania to już no, właściwie trwa. Ale, to, ale pan w jakichś wyborach to wystartuje jesienią, tak? W związku z tym. Nie wiem, bo jeżeli. W innym środowisku, Jeżeli, nowym. jeżeli to, to wszystko ma tak wyglądać, że, że nie można prawie nic zrobić sensownego. No bo, a ugrupowania, które startują, też nie mają programów. Bo proszę zwrócić uwagę, pan pyta, czy będę startował. No to tak jak gdyby z punktu widzenia, czy, czy no, chcę mieć stołek, czy też nie. Jaki to tam stołek poseł? Poseł to taki sobie, takie, żadna to fucha, można powiedzieć. Chociaż dla niektórych może jest to znaczące. Ważne jest, co ten poseł potrafi zrobić. No i, 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 i co i w programie? co potrafi zrobić w No mi Sejmie. przynajmniej udało się wycofać przynajmniej jedną ustawę, teraz ostatnio, szpitali. O, o, o sieci szpitali, która była bardzo szkodliwa. No to przynajmniej tyle. Chociaż niewiele mi się udało. W czasie pandemii proponowałem kilka programów. Jak, więc, więc pytanie, czy jest sens... To już przerabialiśmy. To czy, nie, czy, czy, pytanie, czy jest sens właśnie y, być tylko posłem i nie móc nic zrobić. Chociaż no, opozycja kilkaset, też nic nie może zrobić. Kilkaset, aha, tam kilkaset. No, no. Tysiące yy, ludzi, którzy widzą w tym jakiś sens i się o to ubijają. Tak czy inaczej, może no. czas na partię Sośnierz sośniesz. bo pański syn no. tak na wylodzie z Konfederacji no. ostatnio. No, no tak, oni tam mają rzeczywiście wewnętrzne konflikty i to dość, dość mocne. Yy, natomiast, natomiast, no jak to się. Skończy. Na razie nie grozi nam koalicja sośniarzy-sośniarzy, chociaż nie, nie wyrzekam się, że to jest niemożliwe. A do, a ko, no. do kogo jest opozycji panu, tej istniejącej bliżej, do PSL-u, do... Polski 2050. No, no tak jest, konfederacja, PSL, no to, to są... No, no jak syna wyrzucą z Konfederacji, to chyba pan nie pójdzie do Konfederacji. No więc zobaczymy, co się tam, co się tam wylęgnie. Więc ta scena polityczna nie jest jeszcze Andrzej, yy, sośniesz, to jest to jest dobra, zaskoczona. Andrzej już w Konfederacji, to byłoby, to no, byłoby ciekawe. No wie pan, z Polską 2050 to pan akurat był zgodny ostatnio yy, w sprawie Sądu Najwyższego. No, no tak. I, I przyznam, że to przynajmniej jest to jednoznacznie. No bo, no bo tu inni zachowali się tak, niby, niby przeciw, tak, czy Niemcy z popierają Ukrainę. No, niby tak, niby przeciw, a... Platforma tłumaczyła, że no, no. byli, wstrzymali się od głosu po to, żeby poprawić ustawę w Senacie. No i, no, no i, to... no i jest. E, Wiem, a propos tych wyborów, czytałem wczoraj, że gdyby opozycja Wystawiła jedną, jeden blok taki z platformą, z hołownią, pewnym PSL-em, lewicą, to pozamiatałaby te wybory z poparciem na poziomie 50, nawet może 1%. No ja to, to. PiS kontra reszta świata, tak? No to, to ale to jest egzotyczne. No to, to, Tylko po to, żeby się, przepraszam, dorwać do koryta, zrobimy wszystko, zapomnimy o wszystkich naszych różnicach, tak? No to znaczy, że jeden, jedno nas łączy. Pan mówi, Chęć... dorwa się do koryta, oni mówią, no <kluzny> jeżeli jest naczelna jakaś wartość w postaci powstrzymania złych rządów Prawa i Sprawiedliwości... A będą lepsze? Przecież poprzednie rządy, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to nikt w Polsce dobrze poza. A w em kiedy tamte reformy zostały przeprowadzone, to potem już tylko klęski. No w pomógł... no, W rządzie PiSu pierwszego opisy było relatywnie powstrzymałe. Pierwszego pisu, kiedy? 2005? Pierwszy pis, no tak. Wtedy o, profesor Religia powstrzymał tą destrukcję w ochronie zdrowia, ale to niestety zmarł i, i nie udało się dokończyć. Ale tak to generalnie ta opieka zdrowotna jest ps psuta, więc. to z tymi doświadczeniami, które pan ma z ministrem, radziwiłem. To nadal był Szumowski, tak. Niedzielski. To tak 8 lat temu, gdy Pan podejmował decyzję, to Pan nadal wystartował z listy PiSu do parlamentu? Yy, nie, nie bardzo rozumiem. Mając, mając te doświadczenia, które Pan ma dziś, z kolejnymi ministrami zdrowia w rządzie PiS, te, 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 tej tak, dobrej zmiany, gdyby Pan miał jeszcze raz podjąć decyzję o starcie w wyborach 8 lat temu. No i gdybym wiedział, że to tak się... To nie, pan nie że, że, że to będzie startowało. Po co, nie? Po co się tak męczyć? kiedy, kiedy Ale były nadzieje zupełnie inne. Ja, zawsze ja też, wiesz. ja też, ale mało tego. Niech, by, była teraz sytuacja, że być może ja miałem nawet mieć wpływ decydujący na to, co się nie dzieje, się ale stało się zupełnie inaczej. No więc, wiecie pan, no. Panie myślę, a... Yy... W tej w, tak, tak jeszcze jedno pytanie, te obawy dotyczące kodeksu wyborczego pan po, a propos wyborów. Pan podziela obawy opozycji oczywiście? Co no by nie powiedzieć, trudno krytykować chęć tego, aby y, łatwiejszy był dostęp do urny, więc to jest pożyteczne. Że to o to chodzi na pewno w, tym, w, tym, w tej nowelizacji? Znaczy, o, o, to, o to chodzi, a że to jest pożyteczne dla. Y, a dla kogo będzie to pożyteczne, co się dopiero okaże. A wybory korespondencyjne, Bo... znaczy to y, głosowanie korespondencyjne, które zostało ścięte, przypomnijmy, no że to prawo tak. i sprawiedliwość no tak. forsowało wybory kopertowe. Najpierw jest to dobre, doskonałe, potem złe. O co? Jaka, jaka logika w tym? Jaka stabilność? No, ja mam być, być, bo te wybory korespondencyjne na taką skalę, bo to miało być tylko korespondencyjne, no więc wtedy to rzeczywiście było nie do przeprowadzenia, to była jakaś iluzja, że organizacyjnie to pan 70 milionów złotych chyba to poszło no, do studiów. No, no to, tak, to, to tam. Nie, nie takie straty są czasami. A, no wiadomo, to, to, ten, to, 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 to ale na to nie powinno ich e, być. Panie w ogóle. Że, e, mnie jedna rzecz zastanawia tylko, jeżeli można ludzi dowieść, można im zorganizować transport darmowymi autobusami do lokalu wyborczego w jakiejś wsi, która jest odcięta od że tak powiem, cywilizacji, to jak to jest możliwe w ogóle, że nie można zorganizować, nie wiem, PKS-u, które będzie tam dojeżdżał chociaż raz dziennie, do najbliższego miasta, w XXI wieku, rok 2023. Ale wiem, co innego jest przedsięwzięcie jednorazowe, które będzie kosztowało, a co innego równie no na cały czas i to, to wtedy, wtedy to się nie bilansuje, bo mimo wszystko PKS tam, czy tam inny transport musi na siebie zarobić. To tutaj nie zarobi, bo to będzie dowożone. Wybory jest przedsięwzięciem państwowym. No, więc można powiedzieć na te wybory nie tylko na, na, na dojazd, ale na komisję wyborów. Można ja tak po, spojrzeć: komunikacja, zbi transport zbiorowy, komunikacja publiczna też jest przedsięwzięciem państwowym. No, ale ale ona się, ona nie, jest, ona nie jest urządzana w ten sposób, że ma być. No, ta też jest dotowana. Wszystkie urzędy, wszystkie gminy dofinansowują. No tak, bo nie ma możliwości, transport, żeby, żeby, transport żeby na siebie zarabiała. No. Jest i mimo wszystko dofinansowany cały czas. No, tylko kwestia skali. Można byłoby oczywiście pod każdy, pod każdy dom podstawiać taksówkę w ja Za te 70 no, milionów, by, które by zakopano, za... zakopano w związku z wyborami kopertowymi, to można byłoby parę PKS-ów puścić. No, z, na ile by to starczyło? Nie, na jeden a, dzień? No. Na jeden dzień 70 milionów? No, więc w całej Polsce, no to pewnie tak. Ta, to wie pan, to nie cała Polska. Gdzieś podejrzewam, że e, podejrzewam, że to jednak mimo wszystko... Jest, jest niewielka skala, mam nadzieję przynajmniej. A tak, że koszt wyborów powinien być ponoszony przez państwo? Mało. Ja jeszcze bym dalej poszedł, żeby wyrównać te, te, te ale to, to żadna część sceny politycznej tego pomysłu nie przyjmie, że wybory jako przedsięwzięcie państwowe powinny być finansowane <śm> przez państwo, a nie te tam zbiórki. Każdy poseł coś, każdy kandydat kombinuje, jakieś dofinansowanie, potem pod dofinansowanie, stołem, nad stołem. O kampanii wyborczej. kampania wybor Powinna być finansowana przez państwa, każdy powinien mieć te same szanse, każdy tyle samo plakatów, każdy tyle samo. Niech rywalizują tylko programami, ale, ale gdzież tam. A teraz, kto ma więcej pieniędzy, czy to legalnie, czy nielegalnie, czy tak na pograniczu legalności, to, to ten wygrywał, bo więcej plakatów wywiesił. A policzył ktoś to państwa, poseł Andrzej Sośnierz, to... Jak z Bajki Kubusie puchatku po prostu no tak. opowiada, opowiada historię, a, te, na mały, a, 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 a telewizję publiczną i obecność mm, również w trakcie kampanii wyborczych po, poszczególnych frakcji tej rządowej i opozycyjnej, to pan policzył, tam też powinno być równo. No, każdy każdy startuje. Powinien... W trakcie wyborów prezydenckich, telewizja publiczna, polska, nasza, e, narodowa publikowała w wiadomościach spoty prezydenta no, 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 Andrzeja Dudy. No bo wiecie pan, tak jestem Jako materiał gdyby, dziennikarski. To, gdyby to było tak, jak mówię, wszyscy porówno, ich każdy dostęp tak samo, to nie byłoby takich, takich prób. A, a co by było? A, to, a, co? Nie, a, w, a w jednej telewizji kąt kandydat, w drugiej telewizji kandydat y, i to jedni drudzy przesadzają i taką mamy potem. To tak trochę potem. pachnie socjalizmem też, którym się pan broni. Tak nie, wszyscy Wybory są, jest, 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 prz, jest przedsięwzięciem państwowym, to nie jest prz, przedsięwzięcie komunalnym. Komercyjne. Chociaż, chociaż być może niektórzy to traktują komercyjnie. A to jest zupełnie inna sprawa, dużo o tym mówić. Natomiast generalnie to jest to, to jest zadanie państwa: przeprowadzenie wyborów. Czyli to powinien być wydatek budżetowy, a nie jakiś taki. Państwo płaci, no z drugiej strony, państwo i tak płaci za kampanię wyborczą. Po prostu no, no. z e, pieniędzmi Spółek Skarbu Państwa nie jest to rzadkie zjawisko. Andrzej Sośnierz, poseł koła poselskiego Polskie Sprawy, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia i do usłyszenia.